Hej wszystkim! Dzisiaj opowiem Wam historię trochę inną niż zwykle. Trochę dziwną, tajemniczą. Zapraszam do wysłuchania. Bill Stoneham, znany również jako William, urodził się w 1947 roku w Bostonie. I z tego co wiadomo, to tuż po urodzeniu matka oddała go do sierocińca. Gdy miał 9 miesięcy, został adoptowany przez rodzinę Stoneham. Tak do końca to nie jest jasne, jak wyglądało jego dzieciństwo, czy był szczęśliwy. Wszystko jest trochę tajemnicze. Tak zresztą jak obrazy, które malował. Właśnie o jednym z nich zaraz Wam opowiem. Jego obrazy są mroczne, pełne surrealizmu, tajemniczości. Być może w tych obrazach autor chciał ukryć swój ból, być może chciał przez nie coś powiedzieć, a być może był po prostu osobą, która w ten sposób chciała zwrócić na siebie uwagę. Zanim przejdziemy do obrazu, to wróćmy jeszcze na chwilę do jego dzieciństwa. Wiadomo, że jego ojciec adopcyjny często podróżował w związku ze swoją pracą. W tym czasie Bill oraz z resztą rodziny musieli mieszkać w mieszkaniu babci w Chicago, po to, by zaoszczędzić trochę pieniędzy. Było tam jednak bardzo mało miejsca i Bill musiał spać na macie w szafie wypełnionej sukienkami, płaszczami i kapeluszami, co nie było komfortowe. Chłopiec spędzał mnóstwo czasu na zewnątrz, bawiąc się z pewną dziewczynką. Była to jego najlepsza koleżanka. Codziennie razem się bawili. I pewnego dnia rodzice Billa poprosili go i jego koleżankę, aby zapozowali do zdjęcia przed szklanymi drzwiami. Bill miał wtedy 5 lat. I właśnie ta fotografia była inspiracją do namalowania jego pierwszego obrazu, zatytułowanego The Hands Resist Him. Tak jak mówię, była to tylko inspiracja, zdjęcie i obraz różnią się od siebie. Jednak wiadomo, że chłopiec na obrazie przedstawia samego autora. I tak też jest na innych jego pozostałych obrazach, gdzie pojawia się chłopiec czy też starszy mężczyzna. A obraz, o którym dzisiaj mówię, tak wspomniałam, różni się od zdjęcia. Na przykład takimi aspektami jak na szybie za dziećmi widać wyłaniające się z ciemności dziecięce dłonie. Dziewczynka natomiast wygląda jak lalka, ale taka przerażająca, jakby martwa. Jak się jej dobrze przyjrzymy, to zauważymy, że nie posiada oczu. Sam Bill Stoneham tak opisuje obraz. Szklane drzwi to cienka zasłona między jawą a snem. Dziewczynka, lalka, jest wyimaginowanym towarzyszem lub przewodnikiem po tym królestwie. Dłonie za drzwiami reprezentują alternatywne życie lub możliwości. Obraz ten został po raz pierwszy wystawiony w galerii Feingarten w Beverly Hills w Kalifornii na początku lat 70. Pokaz składał się tylko z prac Stonehena i uczestniczyli w nim krytycy sztuki oraz celebryci. Wiadomo, że obraz zrobił niesamowite wrażenie na osobach przebywających tam. Miał coś takiego w sobie, że niejednej wrażliwej osobie uroniła się łza. Z niektórymi coś dziwnego się działo. Płakali, ale tak histerycznie, mdleli. Byli też tacy oczywiście, którzy obojętnie przechodzili obok tego obrazu. Już tego samego wieczoru obraz został sprzedany. Kupił go celebryta John Marley, najbardziej znany z roli Jacka Waltza w filmie Ojciec Chrzestny. Kilka lat później, w 1984 roku, w wieku 76 lat, Marley zmarł na stole operacyjnym. Miał operację serca. W 1987 roku zmarł natomiast Henry Seldes,
historyk sztuki i ówczesny właściciel galerii, w której dzieło to zostało wystawione po raz pierwszy. To jemu, jako pierwszemu, obraz ten został pokazany, on był pierwszym recenzentem. Niektórzy mówią, że śmierć Marleya czy Seldisa nie mają żadnego związku z obrazem, ale są też osoby, które twierdzą, że ma to jednak jakiś związek. Być może sami doszukują się czegoś więcej, sami próbują napisać historię do obrazu. A jaki był dalszy los tego dzieła? Przez wiele lat było o nim cicho, aż do pewnego dnia 2000 roku. Jak wiadomo, ostatnią osobą, która kupiła obraz, był John Marley. Ale gdy zmarł, jego rodzina tym obrazem się nie interesowała. Dla nich nie miał wartości. W końcu postanowili się go pozbyć. Nie wiadomo, gdzie ten obraz tak naprawdę podziewał się przez kilka lat, ale wiadomo, że ostatecznie wylądował na śmietnisku. I pewien zbieracz śmieci odnalazł go nieopodal starego browaru. Jednak niedługo później pewna rodzina odkupiła go od niego za niewielkie pieniądze. Ich pierwsze wrażenie było takie. Gdy otrzymaliśmy ten obraz, uznaliśmy, że to naprawdę dobra sztuka. Trochę dziwiliśmy się, dlaczego tak perfekcyjny obraz został wyrzucony. Rodzina była bardzo podekscytowana faktem, że takie dzieło znalazło miejsce pod ich dachem. Umieścili go w pokoju, w którym spała ich 4-letnia córka. I już po pierwszej nocy żałowali, że nabyli ten obraz, gdyż zaczęli się go bać. Zaczął budzić w nich ogromny strach. Tak więc pierwsza noc początkowo przebiegała spokojnie, jednak tuż nad ranem zbudziła się ich córka i z krzykiem przybiegła do ich sypialni. Twierdziła, że dzieci na obrazku walczą. Kolejne 3 noce również były niespokojne. 4-latka mówiła, że w nocy wychodzą z obrazu postaci na nim umieszczone i ją nękają. Jej ojciec tak bardzo zainteresował się płótnem, że następnego wieczoru zainstalował kamerę wideo z włączonym czujnikiem, który reaguje na ruch przed obrazem. Miał nadzieję, że kamera coś uchwyci. W nocy kamera kilkukrotnie się włączyła i podobno co nieco zostało zarejestrowane. To znaczy, rzekomo było widać na nich chłopca opuszczającego płótno. Jednak nie wiadomo, czy to była prawda, czy to tylko wymysł właścicieli, po to, aby obraz miał nutę tajemniczości, wzbudzał różne emocje i by ludzie wierzyli, iż ten obraz ma nadprzyrodzoną siłę. Być może chcieli nim zainteresować jak największą rzeszę ludzi. A wiadomo, takie historie zwracają na siebie uwagę. A dlaczego chcieli, by obrazem zainteresowało się wiele osób? A to dlatego, ponieważ obraz ten został wystawiony przez nich na aukcji internetowej na eBayu. Podobno stwierdzili, że nie chcą go mieć już więcej w swoim domu. I pracę tą opatrzyli adnotacją, iż chcą być uczciwymi. Dlatego radzą, aby na zakup decydowali się jedynie prawdziwi kolekcjonerzy, ludzie zdecydowani i podejmujący świadome, przemyślane decyzje. Tak więc obraz, jak tylko trafił na aukcję, to zadbano o odpowiednią otoczkę wokół niego. Co sprawiło, że obraz stał się niesamowicie popularny. Strona biła rekordy odwiedzin. Wchodzono tam niekoniecznie po to, by go kupić, tylko po to, by dobrze mu się przyjrzeć i dostrzec jego niezwykłość, poczuć energię z niego płynącą. Tylko że z tego, co wiadomo, wysyłał on bardzo złą energię. Jeśli wpatrywano się w niego dosyć długo, to można było odczuć wiele niepokojących objawów, czego zresztą doświadczały osoby wchodzące właśnie na aukcję. Dlatego też do administratorów zaczęły zgłaszać się różne osoby. Przychodziło mnóstwo maili od ludzi, którzy twierdzili, że
od momentu, kiedy ten obraz pojawił się na aukcji i mieli z nim styczność, to ich stan zdrowia znacznie się pogorszył. I mają koszmary. Niektórzy tracili przytomność, a nawet mieli atak serca. Nawiedzały ich przerażające wizje. Czuli się nieswojo, tak jakby otaczało ich zło, jakby ktoś cały czas ich obserwował. Nawet dzieci źle reagowały na ten obraz. Wybuchały płaczem, panikowały. Administratorzy byli zmuszeni więc dodać informacje na stronie z ostrzeżeniem, aby przyszły nabywca był świadom, co kupi i że może grozić mu niebezpieczeństwo. Wtedy praca Hands Resist Him obrosła legendą i zdobyła miano nawiedzonego obrazu. Sam autor zdziwił się popularnością i złowrogim klimatem, który budziła jego praca. Jak stwierdził, jego zamiarem nie było stworzenie żadnego magicznego portretu, ale dzieła symbolicznego, powiązanego z poetyką jungowską. Dziecko miało przedstawiać jego samego, otoczonego przez inne postaci. Ręce, połączone z nim wspólną archetypiczną osobowością, której on sam próbuje się przeciwstawić. Pomaga mu w tym szyba, stanowiąca bramę między snem a rzeczywistością. Legenda krążąca wokół dzieła nie odstraszała ludzi. To nawet jeszcze bardziej ich przyciągało. Podobno obraz licytowało 30 osób, ale ostatecznie kupił go Kim Smith. Dzieło to trafiło do jego internetowej galerii sztuki. Za obraz zapłacił 1025 dolarów, a początkowa cena wynosiła 199 dolarów. I przez to, że obraz ten można było cały czas oglądać w internecie, to też od tego momentu to do Smitha zaczęły przychodzić wiadomości od ludzi skarżących się na złe samopoczucie. Pisali, że po tym jak to zdjęcie zobaczyli na stronie, to czuli, że bije od niego bardzo zła energia, że zło z niego emanuje. Domagano się więc, by dzieło to zostało spalone. Wiele osób chciało też, aby wezwać Eda i Lorraine Warren, którzy zajmowali się badaniem zjawisk paranormalnych. Już w jednej sprawie, o której opowiadałam, dokładnie to tajemnice domu przy Lindley Street, pojawili się oni. Jedną z najpopularniejszych spraw, jaką się oni zajmowali, był nawiedzony dom Amityville. Ostatecznie jednak nie zostali wezwani. Smith nie chciał pozbywać się tego obrazu, jak również nie miał zamiaru odprawiać jakichś egzorcyzmów. Tak więc, czy obraz ten naprawdę tak źle działał na ludzi? Jak sądzicie? Może niektórzy naprawdę są wrażliwi na takie dzieła i tak to na nich oddziałowywuje, ich wyobraźnia tak działa, że w ostateczności odczuwa to cały organizm. I sami sobie jakby wkręcają ten strach, sami sobie dopowiadają różne rzeczy związane z tym obrazem. Dziś obraz znajduje się w schowku w galerii Smitha. Wiadomo, że na przestrzeni lat został on poproszony o pokazanie obrazu tylko 6 razy. Jedna z najbardziej pamiętnych okazji miała miejsce w 2007 roku i wtedy przyszło go zobaczyć kilkunastu mężczyzn w wieku od 14 do 60 lat. Minęło 20 sekund i po prostu cisza, powiedział Smith. A potem ktoś powiedział: to przerażające. Tak właśnie było podczas tego pokazu. Pomimo otrzymania wielu ofert zakupu obrazu, i to nie za małe pieniądze, gdyż była nawet 6-cyfrowa oferta, to Smith odrzucił je wszystkie. Stoneham, autor obrazu, również podobno cały czas otrzymuje wiadomości od ludzi przerażonych nawiedzonym obrazem. Ale sam nie uważa, by był on nawiedzony. Żyjemy w epoce nauki objawienia,
twardych rzeczywistości i twardych faktów, ale wciąż pociąga nas tajemnica. A cóż jest bardziej tajemniczego niż obrazy? Bardziej niż jakikolwiek inny przedmiot, obrazy są jedyną w swoim rodzaju rzeczą stworzoną przez kogoś przy użyciu rąk, powiedział Stoneham. W internecie strony, gdzie zamieszczony jest ów obraz, opatrzone są wstępem, iż spojrzenie na niego jest sporym wyzwaniem, gdyż niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Zdobyć się na to może jedynie człowiek odważny. Większość osób, które widziały oryginał czy choćby reprodukcję, stwierdza, że obraz ma w sobie coś przerażającego. Dlatego zapoznanie się z nim jest aktem prawdziwej odwagi. W 2004 roku skontaktowano się ze Stonehamem w sprawie zamówienia kontynuacji The Hands Resist Him. Zgodził się i namalował Resistance at the Threshold. Ten obraz przedstawia te same postaci około 40 lat później i jest wykonany w tym samym stylu co oryginał. Później została zamówiona kolejna kontynuacja, która została ukończona w 2012 roku pod tytułem Threshold of Revelation. Jest to kontynuacja rozwoju starca i lalki, tym razem w nowym miejscu. Kilka lat później, w 2017 roku, zamówiono kolejny obraz, tym razem prequel, zatytułowany The Hands Invent Him. Ten obraz przedstawia artystę jako chłopca trzymającego pędzel za drzwiami oryginalnego obrazu. Obraz ten jest obecnie własnością nawiedzonego muzeum Zacha Bagansa w Las Vegas w stanie Nevada. W 2021 roku ukończono trzecią i ostatnią kontynuację What Remains, przedstawiającą scenerię oryginalnego obrazu jako zniszczoną, rozrzuconą po pozostałościach wcześniejszych żywotów i historii. Wszystkie obrazy można obejrzeć w Stoneham Studios i Fine Art America. Jeśli chcecie zobaczyć więcej obrazów Stonehamsa, to możecie wejść właśnie na stronę fineartamerica.com. Tam znajduje się wiele jego dzieł i wszystkie są dziwne, trochę przerażające. Każde ma coś strasznego w sobie. Tak więc jeśli chcecie, to zerknijcie sobie. Ja na końcu tego odcinka wrzucę Wam parę zdjęć przedstawiających niektóre z obrazów tego autora. To też jeśli będziecie chcieli, to możecie pooglądać sobie i ocenić te dzieła. Zastanowicie, co autor miał na myśli malując je, co chciał przez nie przekazać, powiedzieć. Dodam jeszcze, że na podstawie historii tego obrazu, o którym była mowa w dzisiejszym odcinku, powstała książka pod tytułem The Hands Resist Him. Be careful what you bid for. I ja Wam już na dzisiaj bardzo dziękuję. Podzielcie się w komentarzach, co sądzicie o tym odcinku, o obrazie, czy był nawiedzony, czy może cała historia o tym, że jest właśnie nawiedzony, została zmyślona. Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie. A teraz dziękuję Wam za dzisiaj, pozdrawiam Was i życzę Wam miłego dnia, miłej nocy. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Będzie mi bardzo miło i dziękuję Wam za to. A na koniec zapraszam Was do obejrzenia paru zdjęć z galerii Stonehama.